Dzień dobry, witam, znad śniadania. Właśnie przygotowałam sobie grzanki, kanapki. Dawno nie jadłam i zatęskniłam już za takimi kanapkami właśnie z guacamole i łososiem. Także zaraz zabieram się za śniadanie i mam nadzieję, słuchajcie, dzisiaj na bardzo miły dzień. Także zapraszam Was również na niego. No a ja tak jak mówię, zaczynam od dobrego śniadania. Tutaj już mam przygotowane też na jutro. Także super, potem Wam opowiem, co tam u mnie, co się działo i takie, takie. Także no, teraz idę jeść, więc smacznego i widzimy się za chwilę. Więc wtedy stwierdziłam, że nie, no to chyba nie ma sensu. Sprzęt za tyle pieniędzy i czegoś nie ma. To jest tak jak, wiecie co, to jest tak jak z Apple'em, że kupujecie coś za tyle pieniędzy i nie ma ładowarki, nie ma kabla, nie ma czegoś tam, po prostu nie ma wtyczki, nie ma słuchawek, jakby wiecie. Takie absurdy. No w każdym razie wtedy stwierdziłam, że dobra, może nie. I w ogóle wtedy ten pomysł porzuciłam. I zaczęłam przeglądać z jakiejś ciekawości, zaczęłam przeglądać to, czego nigdy nie chciałam, więc jakieś firmy, bo ja tam się skupiałam na przykład na tych Dreamy, Xiaomi, takie rzeczy, a potem zaczęłam przeglądać, co tam ma Philips, co tam mają różne inne, no i generalnie trafiłam na reklamę Samsunga. I tak mnie ta reklama, powiem Wam, ujęła, że kupiłam sobie odkurzacz Samsunga. Nie wiem, czy dobrze, ale nikt mi nie pisał o tym modelu akurat, bo jak kiedyś zadałam pytanie w okienku na Instagramie, to pisaliście mi, jakie są super, jakie się sprawdzają, a jakich na pewno nie powinnam kupować, jakie są fatalne. I nikt nie pisał o Samsungu, więc myślałam, dobra, to ja przetestuję. Natomiast jaki był mój tok rozumowania? Trafiłam na tę reklamę właśnie Samsunga i on tam, jakby w tej reklamie są różne modele. I to była moja największa zagwozdka, bo znalazłam model, słuchajcie, super jest to, że one wiszą na ścianie, ale ja pomyślałam sobie, ja tak za bardzo nie mam tego, gdzie powiesić na tej ścianie. Po drugie, jakby wiecie, to mieszkanie jest tak małe, że tak naprawdę ten odkurzacz wiszący stanie się elementem wystroju, czego bardzo chciałam uniknąć. I właśnie przeglądając te modele, okazało się, że Samsung chyba jako jedyny ma wersję takiego odkurzacza z tą rurą teleskopową i z takim stojakiem. I ja wiem, że tutaj co, no, też można stojak dokupić, natomiast ten stojak jest niedostępny. Jak ja sprawdzałam, był niedostępny, nie wiem jak długo, ale tam chyba dłuższy czas jest niedostępny, więc pomyślałam, ja się nie będę bawiła w żadne, wiecie, stojaki z Allegro, nie wiadomo co, czy to będzie działało, czy to mi się przewróci. Ja tak nie chcę, ja chcę mieć gotowy sprzęt. No i właśnie Samsung ma taki stojak właśnie na odkurzacz, tam też były różne dwa rodzaje. Najwięcej czasu mi zajęło właśnie wybrać model pod kątem szczotek, dlatego że nie każdy model ma te same szczotki i one się naprawdę różnią, więc mam nadzieję, że wybrałam sobie taki, jak chciałam, taki najlepszy, ale to się okaże, wiecie, z czasem, jak będę użytkować. Natomiast właśnie tamten ze stojakiem, pomyślałam, że to jest super rozwiązanie, właśnie w momencie, kiedy ten odkurzacz stałby sobie w różnych miejscach, bo mogłabym go sobie po prostu gdzieś przenosić, ale w momencie, kiedy potrzebowałam go schować, spokojnie też mogę go schować, nie wiem, do szafy czy gdzieś, właśnie z całym stojakiem. No ale potem znowu pojawił się problem, że to będzie kolejne, wiecie, kolejna rzecz, która stoi na podłodze, którą trzeba gdzieś przesuwać i to nie takie było zamierzenie moje. No i wtedy pomyślałam, że jednak zajmie to mniej miejsca, jak ja to powieszę na ścianie, a jak będę potrzebowała schować, to jakby cała ta, wiecie, ładowarka, która jest, nie wiem, czy to będzie tutaj widać, ta ładowarka, która jest, o, to, na ścianie, no to będzie po prostu małe pudełeczko, a odkurzacz zawsze mogę gdzieś schować. I wtedy pomyślałam, dobra, to tak robię. No i wybrałam sobie model i stanęło na tym. Nie wiem, czy tutaj widać model, czy nie. To jest mój odkurzacz. Ja, ale się jaram, powiem Wam. Bo naprawdę bardzo długo na to czekałam. Bardzo długo chciałam. Nie wiem, co tak dużo czasu mi zajęło. Ej, tutaj można było sobie wybrać jeszcze kolory. A ja mam zwykły szary. No nic. To ja go w końcu otworzę. A, no i właśnie, jeszcze trochę się wstrzymywałam. Dlatego to tak jest trochę później tak naprawdę. Ale wiecie, ja to tak wszystko nazywam na Dzień Kobiet, bo to tak dla siebie, wiecie, tak. Dla siebie, żeby się trochę rozpieścić, te wszystkie rzeczy. I co? A, czekałam, bo przecież robiłam te porządki i nie chciałam, żeby mi coś tutaj leżało na podłodze. I tak mówię, co z tego, że ja, wiecie, będę miała to wszystko szybko wcześniej, jak nie miałam czasu zrobić porządków. No i te rzeczy leżały na podłodze. Więc nie było gdzie tutaj tego ani rozłożyć. Mówię, jeszcze mi kolejne potrzebne pudło, żeby tutaj stało, wiecie, jak to jest sterta rzeczy. No dobra. Juhu. Kto by pomyślał, że się z odkurzacza można cieszyć. Dobra, to jest... No ale fajne, milutkie. To jest jedna z tych końcówek.
Nie jest to aż takie szerokie, co mi się bardzo podoba, że ten odkurzacz cały nie będzie bardzo duży i szeroki. I jeszcze jedna rzecz. Ja go, wiecie, teraz wyjmę, podłączę do ładowania pewnie. Zobaczę w ogóle, jak on działa. A nie, mam turkusowy, patrzcie, nawet nie wiedziałam, ale ładny, elegancki. I druga rzecz właśnie, dla której zdecydowałam się właśnie na taki odkurzacz, a nie inny. On tu ma właśnie te guziki, jakieś tam wyświetla czy coś. I to, że, nie wiem, czy teraz będę umiała to jakby wyjąć, o, że ten pojemnik tak się opróżnia. Ja wiem, że w Dysonie podobno fajne jest to, że się naciska i on się tutaj otwiera i wszystko się wysypuje. Ale ja pomyślałam, że, wiecie, ja też mam mały kosz na śmieci i tak naprawdę większą kontrolę właśnie mam nad czymś, jak ja sobie to wszystko, tylko nie wiem, jak to wyjąć teraz, no generalnie, jak ja, wiecie, to wszystko stąd wyjmę i będę mogła opróżnić tylko ten pojemnik, po prostu, wiecie, wysypać tam, gdzie ja tego będę chciała i potrzebowała, więc uznałam, że dla mnie to jest lepsze rozwiązanie. Nie wiem, ja też co prawda nie używałam Dysona, tylko, o, wiecie, z recenzji i waszych opowieści albo opowieści moich koleżanek wiem i znam, że to dobre. Dobra, nie wiem teraz tego włożyć. W każdym razie moja koleżanka właśnie w momencie, kiedy ja zastanawiałam się, co tu zrobić, powiedziała mi o wszystkich moich dylematach, powiedziała, że właśnie była u koleżanki, która ma ten najnowszy model Dysona i powiedziała, że dla niej to jest odkurzacz jak odkurzacz. Ona ma inny model, chyba Dreamy czy coś mniej więcej takiego i powiedziała, że ona nie widzi żadnej różnicy. Na przykład światełko, które jest takie fajne, tak naprawdę działa jak jest ciemno, więc można tym odkurzaczem sensownie odkurzać, na przykład jak już, wiecie, jest zmierzch albo na przykład jak jest ciemno, bo wtedy widać ten kurz, bo jak jest widno, to to światełko jest za słabe i tak to nic nie zmienia, więc pomyślałam, fajny bajer, ale nie do końca, o, nie do końca to jest... takie, wiecie, takie fajne jak się wydaje, no ale to dopiero takie rzeczy się wie, jak się zaczyna używać jakiegoś sprzętu, prawda? No więc ja mam nadzieję, że ten mi będzie służył. Przede wszystkim ma odkurzać i tyle. I muszę dla niego tutaj... Uuu, tutaj jest jeszcze więcej rzeczy. O matko. Gdzie ja to będę trzymać teraz? Patrzcie, jeszcze to. O. Końcówki, rury. Fajnie, fajnie. To mi się w ogóle, wiecie co, podoba, bo to jest taka końcówka szczelinowa i ona jest taka wysuwana. To jest coś na przykład, czego mi bardzo brakuje w tym moim odkurzaczu, który mam teraz, bo no ta końcówka jest taka i tyle co z nią tam sięgnę, to sięgnę, a czasami przydaje mi się dłuższa i to jest super rozwiązanie, więc bardzo mi się to podoba. To jest tam jakieś takie, wiecie, końcówki jakieś do materiałów, jakieś... inne. Jest taka mała też. Ta mała to chyba jest nie wiem, do kanapy, do foteli, do takich rzeczy chyba z sierścią. Tak mi się wydaje. Nie wiem, ogólnie powiem wam, ładnie to zapakowane, tak wiecie, wszystko ma swoje miejsce, wszystko fajnie, no ekstra. Ale ja przede wszystkim chcę to naładować. Nie wiem, czy... Dobra, muszę przeczytać, jak to się ładuje. Także słuchajcie, w końcu to zrobiłam, naprawdę, i cieszę się bardzo. Tylko muszę to teraz ogarnąć, jak to się tego używa. No i naładuję sobie to przede wszystkim. I już będę mogła odkurzać, i to jest cudowne. Tylko nie mam jak na razie powiesić na ścianie tej całej ładowarki, bo nie mam wiertarki. Więc chwilowo to będzie musiało poczekać, niestety. To są śrubki? Tak, tutaj w ogóle wszystko jest. Wow, no super. Muszę kogoś... muszę kogoś poprosić, żeby mi to do ściany przywiercił lub ja. Zapytam, czy... Chciałam to powiedzieć, że zapytam, czy można po prostu gwoździe wbić i będzie trzymać. O, i tu jest ta rura normalna. No i tyle. I tyle. Także słuchajcie, ja się mega cieszę. Naprawdę, bo w końcu mam wrażenie, zrobiłam, może to głupio brzmi, ale sprzęty, które nam ułatwiają codzienność, to myślę, że są super sprzęty. A ja tak, ja rzadko sobie kupuję takie rzeczy, wiecie, ja sobie chętnie kupię nowy podkład, nową torebkę, nowe ciuchy, nowe buty i jakby, nie wiem, wydam na to więcej na przykład niż powinnam. Ale rzadko kupuję właśnie takie sprzęty, mam wrażenie, a to jest coś, co mnie bardzo cieszy i bardzo długo na to czekałam, więc w końcu... temat się zakończy. No mam znać pewnie kiedyś, nie wiem, dajcie znać, czy chcecie wiedzieć w ogóle, jak mi się sprawdza. Ale dzisiaj go sobie na pewno przetestuję.
No, dobra, to tyle, słuchajcie. Kończę na razie, w takim razie idę to ogarnąć i potem do Was przyjdę, to sobie pogadamy właśnie o innych rzeczach niż odkurzacz. Chwila przerwy. Z tych wrażeń wszystkich, aż mi głowa trochę rozbolała i taka czuję się, żebym sobie odpoczęła chętnie. Taki miała, wiecie, wolny dzień od wszystkiego, ale wiadomo, że jakbym miała taki wolny dzień od wszystkiego, to zarazem znalazła sobie jakieś zajęcie i to się po prostu nie sprawdzi. Także zrobiłam kawę. I słuchajcie, chwilę pogadam, bo robię różne rzeczy, powiem Wam szczerze. I na przykład mam tutaj przygotowane paczki, które muszę wynieść i wysłać. Muszę też odebrać jedną paczkę. To Wam pokażę, co sobie pozamawiałam. Zamówiłam coś, żeby pakować paczki. No, ale to później będę musiała wyjść do paczkomatu. I tak jak mówię, wysłać to. I ogólnie powiem Wam, słucham w ogóle cały czas tej książki Cztery Muzy i powiem Wam, że mega się wciągnęłam, ale to dlatego, że tak jak Wam mówiłam, ta książka po prostu przyspiesza w pewnych momentach i ta historia jest bardzo ciekawa. I teraz jestem tak już przy końcówce i tak bardzo jestem ciekawa kilku wątków, które były gdzieś tam poruszone, niewyjaśnione, więc mam nadzieję, że będą. Ale no, jest taka intrygująca, pomimo tego, że jest to fikcja literacka, to bardzo ciekawie to wygląda, ale może jak skończę, to Wam po prostu opowiem trochę więcej. I powiem Wam też, że miałam wczoraj w ogóle bardzo ciekawy dzień, bo w ogóle tak dzisiaj też pomyślałam a propos sprzątania, że wiecie, ja to mam w planach różne i do posprzątania już wiecie zresztą. I nie wiem, chcecie, żebym to nagrywała? Chcecie zobaczyć takie porządki? W ogóle jesteście ciekawi, na przykład, wiecie, co mam w szafkach w kuchni, żeby tak to wszystko wyjąć? Czy tylko mnie to ciekawi? Ja to lubię zaglądać w takie rzeczy i jakoś mnie to bardzo inspiruje właśnie i motywuje do sprzątania. Natomiast no wiem, że to jest dużo roboty po prostu też i jak pomyślę, że mam to wszystko wyjąć, natomiast chwilowo właśnie... Tak wiecie, staram się powoli wszystko zużywać, bo mam wrażenie, że jak właśnie czy zużywam jakieś rzeczy, czy robię porządki, czy znaczy tak na bieżąco powiedzmy, wiecie, tego co nie wiem, co używam, co jak na przykład nie wiem, w lodówce, czy coś jest zepsute, czy coś jest przeterminowane, to wiecie, jak łatwiej potem do takiego generalnego sprzątania, mam wrażenie, ja się tak przygotowuję w ten sposób właśnie, że czy zużywam jakieś kosmetyki, czy właśnie wyjadam też różne rzeczy z lodówki, się staram właśnie z tego, co już mam, żeby nie kupować i żeby korzystać po prostu z tych rzeczy, które mam. I właśnie wczoraj powiem Wam, że miałam taki dzień, że nie dość, że długo pracowałam, bo pracowałam dłużej niż powinnam, to jeszcze właśnie popakowałam sobie paczki, coś tam jeszcze zrobiłam dla siebie, ugotowałam sobie obiad na 2 dni, potem jeszcze wskoczyłam na bieżnię, zdążyłam sobie jakiś tam serial jeszcze pooglądać i nie wiem, coś jeszcze chyba, ale po prostu już nawet teraz nie pamiętam, także taki mega aktywny dzień mam wrażenie i ja chyba, nie wiem, 20? Byłam jakby już po wszystkim, czy nawet wcześniej jeszcze i tak pomyślałam, wow, ile ja zrobiłam, a w ogóle tego nie planowałam tak naprawdę. Na tą bieżnię to też tak weszłam po prostu zmotywowana, nie wiedzieć czemu, po prostu wiecie, czasem jest taki moment, że wystarczy dosłownie, wiecie, pół sekundy i tak, robię to dziś, tak, dziś właśnie to zrobię i w ogóle tego nie planowałam, w ogóle jakoś, znaczy tak wiecie, powinnam, nie, ale... Ale w momencie, kiedy weszłam na tę bieżnię, przypomniałam sobie, wow, jak ja to lubiłam w ogóle, jakie to jest fajne, dlaczego tego nie robię? Więc... No, więc mam dużo rzeczy porobionych, co mnie bardzo cieszy. Podrukowałam sobie też, jakieś inne rzeczy. I wiecie co, tak przyszło mi do głowy, bo ja tak powiedziałam, że sobie nie kupuję żadnych sprzętów. Nie, nie kupuję za bardzo, ale przyznam Wam szczerze, że jest kilka rzeczy, które bardzo mnie cieszą i za każdym razem, jak ich używam, cieszę się, że je kupiłam. Nie są to rzeczy niezbędne, ale są to rzeczy, które bardzo ułatwiają mi naprawdę w niektórych sytuacjach i mam nadzieję, że właśnie jedną z tych rzeczy będzie odkurzacz. Drugą na pewno jest drukarka. Kupiłam sobie drukarkę taką małą, taką wiecie, HP ma takie, no takie malutkie te drukarki, że tam wszystko można porozsuwać, ale one są małe, mało miejsca zajmują i powiem Wam, że tyle co ja nadrukowałam na niej mam wrażenie, to ona już mi się zwróciła pewnie, no...
zwróciła się, ale generalnie to, ile czasu oszczędzam na przykład, bo tak to musiałam gdzieś chodzić, drukować, jak coś potrzebowałam, a okazało się, że są takie jakby momenty, kiedy muszę podrukować trochę więcej tych rzeczy. I na przykład teraz jeszcze jak wysyłam paczki, to się mega sprawdza, więc to jest coś, co bardzo mi ułatwia codzienność. Niby taka drobna rzecz, nie każdy potrzebuje, ale przyznam wam szczerze, że dla mnie to był taki game changer, że naprawdę nie musiałam codziennie na przykład do punktu ksero chodzić. Także to na pewno ułatwienie. I trzecią taką rzeczą są słuchawki. Mam te słuchawki Sony takie, no takie one są takie trochę większe. To są słuchawki takie, w których można, wiecie, słuchać jakby różnych rzeczy, muzyki czy tam coś, ale to są też takie słuchawki wyciszające dźwięki z zewnątrz i przyznam szczerze, że to jest też taki game changer dla mnie. I kupiłabym ponownie. Więc no jest kilka takich rzeczy, które mam wrażenie, że bardzo ułatwiają jednak codzienność i przydają się. Zresztą też wiecie, że te sprzęty to nie są takie złe, także no, przyszłam pogadać, nie wiem, czy powiedziałam wszystko, co chciałam, bo jakoś mam, głowa mi zaczyna boleć, jak zaczyna boleć, to po prostu, wiecie, tak, taka pustka się robi, że coś chciałam wam powiedzieć, ale już mogę nie pamiętać i to wszystko jest takie troszkę nieskładne. Pranie muszę pochować jeszcze, bo już się wysuszyło, także schowam też suszarkę. Jak się naładuje odkurzacz, to będę mogła sobie poodkurzać i zobaczyć, jak się sprawdza, czy jest głośny, czy niegłośny, w ogóle jak to wygląda. No. No i to tyle, słuchajcie. Dobra, muszę chyba chwilę odpocząć. Bo tak jak mówię, jakoś zaczęła mnie głowa, bo jest z tych wrażeń chyba. Wiecie, to niestety jest, ja... To jest jakby moja wada chyba, że ja czasem tak bardzo się na coś cieszę i tak bardzo, nie wiem, przeżywam różne rzeczy, że potem właśnie odreagowuję bardzo, czyli no, najczęściej jest tak, że po prostu potem tak, wiecie, schodzi jakieś napięcie czy adrenalina i potem tak potrzebuję chwilę odpocząć, jednak odsapnąć i się zregenerować, bo tak jak mówię, jakoś bardzo, bardzo przeżywam takie rzeczy i jak jestem taka, że się cieszę i wszystko ten, to potem muszę to odreagować. No, także teraz chwilowy zjazd. No ale dobra, widzimy się później. Może skończę tę książkę, to wam opowiem, co tam się wydarzyło, bo w ogóle myślę, że tam jeszcze mnie zaskoczy, ale nie wiem, zobaczymy. Tak jest dzisiaj pochmurno, że już tak ciemno trochę się robi, a ja właśnie zbieram się i idę, chociaż powiem wam, że jest mi zimno i nie chce mi się wychodzić na dwór po prostu, bo jest mi tutaj zimno, a tam to nie wygląda to ładnie, bo tak jak mówię, deszcz w ogóle padał, więc mam nadzieję, że teraz nie pada, bo ja nie wiem, jakie buty nosić, dlatego że no te zimowe wszystkie, wiecie, te wszystkie wygodne, które są jak kapcie, no one są zimowe i ciepłe, albo z wełną w środku, wiecie, albo te moonbuty takie duże, to chyba nie. Ale i powiem wam, że tak się zastanawiałam, że wiecie, to są fajne buty na zimę i ja uwielbiam w nich chodzić, bo są bardzo wygodne, bo to są takie buty, w których wam ciepło, po prostu wiecie, z wełną w środku, albo takich, które po prostu są jak kapcie. I takich butów nie ma na jesień, na wiosnę, że normalnie wiecie, w inne pory roku mam wrażenie chodzi się w normalnych butach, nie w jakichś tam wydziwionych. Tylko na zimę porobili takie, no oczywiście mogę, mam w ogóle wełniane kapcie i można w nich latem też chodzić, no ale... Na deszcz i powiedzmy na, wiecie, na 10 stopni, to no to zwykłe, nie wiem, adidasy, buty skórzane, botki czy coś tam. Więc nie wiem, może wymyślą coś też w końcu wygodnego, takiego jak te wszystkie zimowe, tylko na trochę cieplejszą pogodę. A słuchajcie, a w ogóle jeszcze a propos sprzątania, tak sobie pomyślałam, że ja chyba odłożę sprzątanie tych większych rzeczy, w sensie, nie wiem, kuchni, jakichś tam łazienek i takich tam na majówkę, bo to chyba najprędzej będzie jakiś taki wolny, dłuższy weekend, gdzie będzie można poświęcić to właśnie na takie sprzątanie. Bo ja lubię, no lubię mieć na to czas. Nie chcę tak, wiecie, wszystkiego rozwalić, a myślę, że to też może chwilę zająć i chwilę potrwać. Więc tak pomyślałam, że chyba naprawdę... A jeszcze święta będą wielkanocne, no ale święta to nie wiem, czy tak... Będę chciała sprzątać, ja też nawet nie pamiętam za bardzo kiedy one są. Może warto by to sprawdzić też faktycznie. No, także... Co, ja się zbieram i idę załatwić rzeczy, co mam do załatwienia i wracam szybko, bo tak jak mówię, jakoś
tu mi zimno, a tam nie zachęca wcale, żeby iść. Także pójdę, wszystko załatwię szybko i wracam i będę słuchać książki dalej i mam nadzieję, że wam jeszcze dzisiaj zdążę powiedzieć, co tam. A, jeszcze obiad sobie odgrzeję i jeszcze na bieżnię może wejdę, także taki plan dzisiaj. Dobra, kończę, już nie gadam, idę. Słuchajcie, ja się ubrałam. Spakowałam wszystko, co miałam wziąć ze sobą, nawet wyjęłam jakieś tam inne opakowania i generalnie tak, wiecie co, stanęłam i pomyślałam, a gdzie ja idę, jak ja nie dostałam w ogóle informacji, że ja mam paczkę w paczkomacie. No i generalnie ona nie przyszła dzisiaj jeszcze i chyba już nie przyjdzie, także chyba odłożę jednak to wyjście na jutro. Nie wiem, mam nadzieję, że ta paczka jutro się pojawi, bo po prostu nie chcę mi się iść dwa razy. Tym bardziej, że po prostu na dworze jest okropnie. Wyszłam na chwilę na balkon i po prostu jest zimno, mokro, jest tak nieprzyjemnie, że pomyślałam, gdzie nie idę. Tym bardziej, że właśnie nie mam, no nie mam paczki w paczkomacie, a jest mi ona też potrzebna do pakowania kolejnych rzeczy, także no... Odpuszczę sobie chyba dzisiaj i tak. I będę mogła przynajmniej zabrać się za odkurzanie, bo odkurzacz się naładował. Ja teraz tylko posprzątam właśnie rzeczy z podłogi, które tutaj miałam. Właśnie spakowałam też ciuchy takie, które po prostu chyba pójdą do wyrzucenia, bo już się nie nadają na to, żeby komuś oddać, więc nie ma co. Więc ja to tutaj wszystko pochowam, opranie pochowam i będę mogła sobie spróbować odkurzacz, ale... No powiem wam, ja cały dzień od rana miałam taki plan. Tak, spakuję rzeczy, idę do paczkomatu po paczkę i dobrze, że sobie przypomniałam, że w ogóle nic na mnie nie czeka jeszcze. Także może jutro w takim razie. No, a tak wam chciałam pokazać, bo zamówiłam sobie te foliopaki na Allegro i żeby nie płacić za przesyłkę, no zamówiłam ich trochę więcej. Także mam nadzieję, że będą fajne i dobre i że wielkościowo też trafiłam, ale no... Nie mam jak wam pokazać, niestety. Pokażę jak przyjdą, także mam nadzieję, że to jutro. No a w takim razie dziś jest dziś. Zatem, czy mogę się przebrać? Założyłam już spodnie, wszystko w ogóle. Torebkę spakowałam, no mówię, cała się spakowałam. Więc to, a potem obiad, bieżnia i planowanie... I planowanie kalendarza, bo nie robiłam tego przez kilka ostatnich dni, a muszę sobie poplanować kilka rzeczy, więc taki oto plan na dziś. Taka zmiana planów raczej popołudniowych, no ale cóż. Tak jest, to jest medium. Nie jest taki głośny wcale, ale muszę się nauczyć nim sterować, bo jest taki bardzo podatny na sterowanie. Bardzo taki zwinny, bym powiedziała. Ale dobra. A zobaczcie to w ogóle. Tak to śmiesznie wygląda. Dobra, ja sobie odkurzę. I powiem wam jak wrażenia. Ale na razie nie jest też taki ciężki. Patrzcie, syru. I tak teraz będę odkurzać. Nie no. Powiem wam, że rewelacja. Skończyłam odkurzanie. I tak go sobie tutaj postawiłam. No i stoi. Także, żeby się tylko nie przewrócił. Ale stoi. Powiem wam tak, dwie rzeczy jeszcze mi się przypomniały, dlaczego między innymi kupiłam ten odkurzacz i stwierdziłam, że to może być dobre rozwiązanie. Po pierwsze ten filtr tutaj, który jest, to jest chyba filtr HEPA z tego co pamiętam. Nie wiem, czy takie też są w innych, ale tutaj to było napisane, więc uwierzyłam. A druga rzecz, że ta bateria, która tutaj jest, jest wymienna, to znaczy można ją też dokupić jakby co. Można też dokupić jakąś inną szczotkę do tego, więc pomyślałam, że jest o tyle fajne, że po prostu można ewentualnie jakieś elementy dokupić, a nie wiecie, wyrzucić cały odkurzacz i kupić jakiś inny, nowy. Także to mi się bardzo spodobało. A jak mi się odkurzało, no powiem wam, że spoko, bo on nie jest tak głośny jak ten, który mam, wiecie, ten jeżdżący, ten taki mój Philipsa z takim wodnym filtrem jakby. Tamten jest na pewno dużo głośniejszy, więc no tym jest super wygodnie, wiecie, on jest taki fajny, lekki. Chwila, moment, można się nauczyć nim manewrować, bo jest taki bardzo zwrotny, bym powiedziała, także to też jest bardzo fajne. Nie wiem, powiem wam szczerze, jak to jest z tą mocą, bo jak sobie zdjęłam tę rurę i zobaczyłam, że on faktycznie mocno ciągnie, ale jak ma tę rurę tam, to nie wiem, no niby wszystko odkurzył, nie? Więc nie powinnam mieć wątpliwości, ale no pewnie to jest też kwestia tego, że właśnie nie jest tak głośny, więc nie wiem, może mi się wydaje, może wymyślam. W każdym razie odkurza, więc robi to, co ma robić, a ja tutaj, widzicie, coś wymyślam. W ogóle tamtą szczotkę też można wyjąć i oczyścić, bo tam mi się trochę włosy, widziałam, zebrały, ale już sobie normalnie to oczyściłam, ale taki sam problem miałam właśnie, jak są takie rolki, to niestety tam się właśnie
często włosy gdzieś wkręcają, tak samo w rąbie miałam. A ten, to pudełko i ten filtr tutaj, on jest no nie tyle, że wymienny, ale można go normalnie myć, wiecie, pod wodą i sobie wyczyścić to i potem normalnie wysuszyć i dalej używać. Także myślę, że to też jest bardzo fajne rozwiązanie. No i to tyle, jeśli chodzi o moje wrażenia z odkurzania. No, odkurza. Robi to, co ma robić, także nie wiem, nikt się chyba nie spodziewał czegoś innego. Ale no fajne, fajne rozwiązanie, takie na pewno dużo szybsze i wygodniejsze. I co? I to chyba tyle. Przychodzę jeszcze na chwilę pogadać tutaj, opowiedzieć Wam o książce, bo bardzo chcę o niej opowiedzieć. Przygotowałam już sobie też tutaj wodę, bo zaraz właśnie przebieram się i idę na bieżnię, ale właśnie zanim to jeszcze, też omówiłam, że mam na dzisiaj plany, także no będę musiała chwilę usiąść przy komputerze, właśnie poplanować pewne rzeczy, jakiś film pewnie obrobić, także mam co robić, ale zanim to właśnie bardzo chciałam Wam opowiedzieć o książce. Może już ją czytaliście, słuchajcie, może znacie książkę, którą właśnie przesłuchałam, Cztery Muzy. Może słyszeliście, bo tak jak mówię, ta książka wyszła z tego, co mi się wydaje, pod koniec zeszłego roku. No i mamy tutaj właśnie bardzo ciekawą historię, bo jest to historia, połączenie fikcji literackiej z prawdziwymi osobami, bo nawet nie tyle wydarzeniami, dlatego że autorka przyznaje, że tak naprawdę wymyśliła to wszystko i nadała relacje osobom, które jej się wydaje, że bardzo wpłynęły na życie naszego bohatera. Książka jest głównie o naszym bohaterze, czyli o malarzu. Głównym bohaterem jest Egon Schiele, który jest austriackim malarzem. On też był protegowanym Gustawa Klimta. Jak sobie wpiszecie w grafikę, w Google, to możecie zobaczyć jego pracę, jego obrazy, które są bardzo ciekawe i myślę, że no były kontrowersyjne jak na tamte czasy. W ogóle jest to artysta, który był uznawany za... Był to artysta, który był uznawany właśnie za kogoś, kto tworzy pornografię, dlatego że jego obrazy, jak zobaczycie, no one ukazują tak naprawdę człowieka, ciało ludzkie, ale też, wiecie, osoby w takich bardzo intymnych sytuacjach na przykład, albo właśnie pokazywał, jak naprawdę wygląda ludzkie ciało i on się tego nie wstydził, natomiast, no wiecie, to czasy były inne. Teraz też nie wszystko można powiedzieć i pokazać, a wtedy to było jeszcze gorzej, jakby większa pruderia, więc był uznawany właśnie za takiego artystę. No on też tak troszkę zniekształcał jednak te ciała. Natomiast no jest to bardzo taki ciekawy nurt w sztuce, mi się wydaje. Ja wcześniej też przyznam, że nie znałam tego artysty, tego malarza. Natomiast jak zobaczyłam, to pomyślałam, no jest to ciekawe, jest na pewno coś innego i coś ciekawego. Natomiast wracając do historii, no więc mamy naszego malarza i książka opowiada o jego czterech muzach, które właśnie pojawiały się na jego obrazach przez, no powiedzmy, przez większość obrazów, które pojawiały się w danych latach. I tutaj autorka też przyznaje, że ona tak naprawdę nie wie, jakie relacje były między nimi, natomiast wydaje jej się na tyle, na ile wiecie, widzi te obrazy, widzi emocje, nie wiem, błysk wokół i to wszystko, co temu towarzyszy, po prostu stworzyła bardzo ciekawe historie, właśnie czterech muz. Jedną z nich była żona naszego bohatera, siostra, ale mamy też dwie inne, ale myślę, że nie będę Wam o tym opowiadać, dlatego że fajnie jest czytać książkę, jak się niewiele o tym wie. Natomiast myślę, że warto, jeżeli lubicie taką powieść trochę historyczną, dlatego że mamy tam na pewno elementy historii. Mamy tam bardzo ciekawe historie właśnie naszych bohaterów, które się bardzo zazębiają gdzieś. I na początku mamy jakąś tam historię opowiedzianą, natomiast z biegiem książki, z biegiem stron okazuje się, że one się właśnie gdzieś zazębiają i mamy też często punkt widzenia właśnie z różnych perspektyw, czyli naszych różnych bohaterów, bo oni gdzieś tam powiedzmy też żyli obok siebie, powiedzmy, w pewnych momentach. Także przyznam, że jest to bardzo ciekawa książka, jest interesująca, jest taka bardzo wciągająca, mając na uwadze, że no jest to fikcja jednak literacka, natomiast bardzo fajnie poprowadzona i wiecie, takie wymyślone, fajne relacje, jakby coś, co na pewno nas porusza, coś, co na pewno sprawia, że jedną bohaterkę lubimy bardziej, kogoś innego mniej, że na przykład z niektórymi wyborami się nie zgadzamy, albo właśnie, no,
gdzieś ta historia też się przeplata i ma wpływ na to, co się dzieje z naszymi bohaterami, także jest to na pewno bardzo ciekawe. Ta książka wydaje mi się, że jest gruba, dlatego że z tego co pamiętam to chyba 18, nie 14, 15 godzin słuchania, no to też nie tak mało. W każdym razie podzielona jest powiedzmy na 4-5 części i każda z tych czterech pierwszych części no jest taka całkiem pokaźna, natomiast to się tak trochę wlecze. Takie miałam na początku takie wrażenie, że to się tak trochę wlecze. No, daje nam to powiedzmy obraz pewnej sytuacji, więc może to po to, żeby zbudować jakiś klimat, tak, żeby zbudować właśnie relacje między tymi ludźmi, całą sytuację. Natomiast mam wrażenie, że tak fajnie właśnie przyspiesza z każdą końcówką jakby tej części, także to jest też bardzo fajne. No a w ogóle koniec to już w ogóle wyjaśnienie różnych rzeczy i wszystkiego. Jedna rzecz się nie wyjaśniła, albo nie dosłuchałam, albo nieuważnie po prostu słuchałam, albo coś. Ale nie pamiętam. I teraz mam pytanie, jak ktoś to słuchał albo czytał tę książkę, to możecie mi powiedzieć, co to było, jeśli nie ciąża? Będziecie wiedzieli, o co mi chodzi, mam nadzieję. A nie zdradzam w tym momencie nic. Także jakby mi ktoś mógł powiedzieć, co to było, jeśli nie ciąża, bo w pewnym momencie wyszła sytuacja, że to jednak nie ciąża, więc... Nie wiem, ale takie mówię, nie, może nie dosłuchałam, a może to nie zostało po prostu wyjaśnione, a się cały czas nad tym zastanawiałam do końca. Także jeżeli szukacie właśnie połączenia jednak fikcji literackiej, ale takiej fajnej powieści obyczajowej, gdzieś tam, wiecie, z tłem takim historycznym i jednak z prawdziwymi osobami, dlatego że nasi bohaterowie naprawdę żyli, tylko właśnie te relacje, nie wiadomo trochę jakie między nimi tam były, to naprawdę... Polecam, bardzo ciekawa książka. Co prawda ostatnio widziałam też w ogóle, nie na temat, ale jak się rozgadam, to się rozgadam, że był jakiś ranking tworzony przez czytelników ogólnie, jakiegoś tam chyba portalu, czy tam jakiejś strony internetowej po prostu o książkach. I generalnie ta książka właśnie wygrała plebiscyt, czy tam właśnie wygrała w kategorii powieść historyczna, czy obyczajowa, czy coś, już nie pamiętam teraz do końca. Każde, może sobie porobiłam zdjęcia. W każdym razie przyznam Wam szczerze, że okej, ona jest fajna, jest dobra, naprawdę, no jakby to jest fajne połączenie, bo ja na przykład lubię artystów, wiecie, na przykład, nie wiem, lubię bardzo Fridę Kahlo i na przykład książki, które są taką zbeletryzowaną historią jej życia, z nawet nieprawdziwymi wydarzeniami, ale gdzieś tam i tak, nie wiem, lubię czytać, to mimo wszystko, no, ja bym na przykład przyznała taką nagrodę książce jednak na przykład Aubeny Grabowskiej i całej tej serii Uczniowie Hipokratesa, dlatego że tam też mamy, jakby wiecie, powieść obyczajową, mamy też bardzo dużo historii i dużo też historii medycyny, więc jakby porównując te dwie książki, to moim zdaniem tamta była jednak o wiele lepsza, bo tamta też wciąga od razu. Tak, powieść historyczna. Więc to były jakieś tam plebisy, porobiłam sobie zdjęcia, żeby mieć inspirację do innych książek. W każdym razie powieść historyczna. No nie do końca ona taka historyczna, no bo tak jak mówię, dużo w niej fikcji albo i nawet większość. Dobrze, to tyle. Nie wiem, co sobie teraz wybiorę, ale cieszę się, że ją przesłucham. Nie, no ciekawa jest, przyznam szczerze, że naprawdę ciekawa i to, jak fajnie były zbudowane te postaci właśnie i te relacje między nimi i gdzieś tam, wiecie, zazdrość, miłość, jakaś obsesja, no po prostu to były naprawdę bardzo fajnie spędzony czas z tą książką, bo tak muszę przyznać. Tylko ona się tak rozwija i dopiero nabiera, wiecie, pędu. Przy końcówce rozdziału, ale ogólnie bardzo fajne. Także dajcie znać, czy słuchaliście albo czytaliście tę książkę, jak Wam się podobała. A ja pójdę na bieżnię i im szybciej to zrobię, tym szybciej będę mogła usiąść potem do innych rzeczy. Więc taki jest plan na dziś, więc żegnam się z Wami. Widzimy się w następnym filmie. Mam nadzieję, że Wy również miło spędziliście ten dzień. Ja trochę myślałam, że będzie inaczej, no ale do tej pory nie dostałam SMS-a, słuchajcie. No byłam przekonana, że dzisiaj ta paczka przyjdzie, no bo skoro wczoraj dostałam w ciągu dnia wiadomość, że już została wysłana, no to przecież następnego dnia już zazwyczaj jest. Więc myślałam, że będzie. No nic, dobrze. Żegnam, dziękuję bardzo, że spędziliście ten czas ze mną, mam nadzieję, że film Wam się podobał i ja Was żegnam, życzę miłego dnia i widzimy się w następnych filmach, także do zobaczenia, pa!